klub arbitrów, dwie drużyny, dość się w sprawach zielonych, tradycyjnych, raków, tradycyjnych czerwono-niebieskich. Przypomnę raz jeszcze wyjściowe składy. Goście w bramce Michał Kula w polu numer 95 Maciej Wasilewski. Pan Radosław Wąsik dał sygnał do rozpoczęcia meczu pomiędzy Radom Jakiem, Radom i Radomem. Ja chciałbym jeszcze Państwa prosić o sportowy, kulturalny doping dla obydwu drużyn, o wykonywanie wszystkich poleceń służb porządkowych, a także zachowanie porządku na stadionie i wokół niego. Życzę Państwu wielu wrażeń emocji. Nie minęła jeszcze pierwsza minuta gry. Wojciech Okińczyc wykańcza akcję Rakowa. 1-0 dla czerwono-niebieskich. Pierwsza minuta gry. Wojciech Okińczyc 1-0. Trzecia bramka zdobyta przez Brazylijczyka w obecnych rozgrywkach.
latem. Yeah.
skończył mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa i Radomiakiem Radom. Mecz WRKS-u zakończony zwycięstwem Rakowa 3-2. Raków objął prowadzenie już w pierwszej minucie pod czale Wojciecha Okińczyca. Drugą bramkę dla czerwono-niebieskich strzelił w 17 minucie Maksym Kowal. Kontaktową bramkę dla gości uzyskał w 23 minucie Leandro. Ten sam piłkarz w 57 minucie wykorzystał rzut karny. Łącznie ma już 4 trafienia.